Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. I dzisiaj jesteśmy na naszym magu, na którym jak sami widzicie udało nam się zrobić legendarny loszek na raz. Na dosłownie jedno darmowe wejście, jedno darmowe podejście, jak zwał tak zwał. Zostało zrobione od pierwszej komnaty do ostatniej. Sam mówiłem w ostatnim odcinku, bodajże poniedziałkowym, że chciałbym, żeby mi się udało tak na raz albo na dwa chociaż. To by było takie spoko przeżycie. No i nagle coś takiego. Jak widzicie zrobiliśmy już na tym magu 23 razy ten loch, no ale ta statystyka jest najważniejsza. Opowiem wam dzisiaj, jak do tego doszło, co zauważyłem, że najbardziej opłaca się brać i tak dalej, no bo jednak sporo czynników się złożyło na to, że za tym jednym podejściem, tak jak mówię, udało nam się zrobić właśnie cały loszek. Na wstępie możecie zostawić kciuka w górę i subika z dzwoneczkiem, to taki odcinek trochę na szybko, nie wiem jak będzie z częstotliwością odcinków przez ten okres świąteczno-sylwestrowy, powiedzmy, mogą być oczywiście troszeczkę rzadziej, no ale jakby myślę, że to oczywiste, lepiej spędzić ten czas z rodziną. I generalnie również wam to polecam. I oczywiście również dla wszystkich widzów, kochanych, wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego z okazji świąt, spełnienia marzeń, spędzonych świąt z rodziną, no i tak dalej. Nie jestem za dobry w składaniu życzeń, ale mam nadzieję, że będzie wam miło, bo to już powiem wam, że w styczniu następnego roku już miną 2 lata, odkąd założyłem ten kanał. To jest naprawdę bardzo dużo, no i strasznie szybko ten czas leci, nie? No ale to taka moja anegdotka, jeszcze tam może na Discordzie się bardziej rozpiszę, jeżeli chodzi o życzenia. No i dobra, i myślę, że możemy powoli zaczynać. Tak jak widzicie, no cały czas pomimo tych 23 prób brakuje nam niestety nieszczęsnych rękawic. Ciągle mamy tutaj te zwykłe, no i ja cały czas na nie poluję. Zanim jednak do tego przejdziemy, to tak, pamiętajcie o tym kciuku w górę, tak jak mówię, subiku z dzwonem wbijajcie na Twitcha, na Discorda dla widzów. Wszystkie linki macie w opisie, w przypiętym komentarzu. No i myślę, że na początek, zanim tutaj jeszcze w ogóle cokolwiek zrobię, to mogę sobie zmienić wygląd na przykład tej broni na tą, dlatego że w dalszym ciągu brakuje mi tutaj dwóch rzeczy, o ile się nie mylę, jeżeli chodzi o ten lock, dokładnie, tarczy i tutaj broni wojownika. No i zobaczmy teraz, co nam da. O, teraz nam dało broń wojownika, więc to jak najbardziej na plus. Od razu możemy sobie rozmontować, chociaż mogłem sprawdzić temu, ale nie, to była jakaś zwykła broń, to nieważne. No i możemy zaczynać. Co tak naprawdę się stało, że udało nam się zrobić w taki sposób ten loszek? Generalnie tak, robiłem to na telefonie w pracy, od razu wam powiem, dlatego też tego nie mam nagranego. Zresztą no jak ja gram, tak że tak powiem, sam dla siebie i nie nagrywam, no to nie mam odpalonego cały czas nagrywania, że może akurat się trafi jakaś super próba. Może powinienem tak robić, ale jednak tak nie robię, więc jeżeli to by nawet było na komputerze, to i tak bym wam tego nie nagrał. No a teraz, jak sami widzicie, było to nawet na telefonie, więc to tym bardziej. No i co? Przede wszystkim runy, czyli te klejnoty tutaj w lewym dolnym rogu, które mi się trafiły, to było tak. To w sumie, a broń to w sumie czemu nie, mogę przytulić. Jeżeli chodzi o te klejnoty, to przede wszystkim po pierwszym bosie, czyli po 25 pokoju, dostaliśmy szansę na ucieczkę 40%, więc to już jest dużo, dlatego że z tego co wiem, bazowo na tą ucieczkę mamy jakieś 45%, dodać to 40, no to już mamy 85%, więc ucieczka jest niemal pewna. No i po drugim bosie, czyli po 50 komnacie, dostaliśmy szansę na ucieczkę 20%. Łącznie nam to daje 60%, a jeszcze z tą bazową szansą, no to dostajemy, tak mi przynajmniej ludzie tłumaczyli, że tak to działa, dostajemy, mamy łącznie tam około 105% na ucieczkę, czyli generalnie po tym 50 bosie, po tym bosie na 50 pokoju oczywiście, już miałem permanentną ucieczkę, już ani razu nie dostałem obrażeń, więc to w sumie mi najbardziej pomogło. No i oprócz tego, tak jak mówię, bardzo dużo tutaj jakichś ze skrzynek leczeń, mięśniaczków właśnie. Oczywiście rolowałem sobie też gabinet, w sensie gabinet, no ten tego klucznika powiedzmy, ten jego gabinet powiedzmy, rolowałem sobie, no i brałem tam w zależności, jeżeli miałem mało HP, to brałem te 6 kciuków, jeżeli miałem dużo HP, to brałem mięśniaczki, tu nie wiem szczerze mówiąc, czy mnie to zabije, nie zabiło mnie, dobra, to git, więc no w zależności czego potrzebowałem, to tam sobie właśnie szukałem. Dobra, tu już chyba giniemy, to i to mi zada obrażenia, więc niestety musimy tak zrobić, także już mamy pierwsze odrodzenie, więc już podejście będzie gorsze aniżeli tamto. Także no to na pewno pomagało i tak jak mówię, no dużo leczeń, dużo tego wszystkiego, wszystko się bardzo skąpiło. Oczywiście to nie świadczy o jakichś tam nie wiadomo jakich umiejętnościach czy czymś, to świadczy po prostu o tym, że miałem dużo szczęścia.
w dalszym ciągu podtrzymuję, że jeżeli chodzi o ten loch, to taka średnia to jest 200 grzybów na przejście około, no i myślę, że więcej ciężko wyciągnąć. Jak ktoś przechodzi właśnie na raz, na dwa razy, na trzy, to już raczej kwestia tego, że miał większe szczęście. Chociażby przy tych runach, no teraz na przykład nie mamy żadnej szansy na ucieczkę, więc już w porównaniu do tamtego rana jest o wiele gorzej. Dobra, czekajcie, co my tu mamy ciekawego? Obrażenia od potworów zmniejszają się, może ja przesunę ten mikrofon trochę. Obrażenia od potworu zmniejszają się o 20%, szansa na błogosławieństwo wzrasta, szansa na klątwę, no to może to jest niby git, jakby się skąbiło, ale i tak przeważnie staram się uciekać, jakoś dużo nie walczę, więc powiedzmy, że będzie coś takiego, zwłaszcza, że trochę tych kluczy nazbierałem dzięki temu mięśniaczkowi, więc tak to wygląda. No to już jest 23 podejście na tym magu, więc powiem wam szczerze, że bardzo, bardzo już dużo razy zrobiłem, co za tym idzie, no już bardzo mało golda mi leci, bo tak jak pewnie wiecie, w legendarnym lochu działa to tak, że jak na danym koncie im więcej podejść robicie, tym tego golda leci mniej, tak więc no tutaj już, tak jak mówię, no liczby są naprawdę żałosne na każde przejście, zresztą na końcu zobaczycie. Dobra, no i mamy tego, przydałoby się, mamy bardzo mało HP, więc przydałoby się dokładnie ten bonusik jak najbardziej. Nie wiedziałem, że on mnie zabije. Pomińcie to, nieistotne. Już powiem wam, że dwa dni nie robiłem tego lochu, dałem sobie spokój i przez to właśnie już totalnie pozapominałem, jak te wartości tutaj wyglądają i straciłem buffa i w ogóle tragedia było to, co ja teraz zrobiłem. Nie wiesz się przykładu, nieważne. Myślałem, że jeszcze uda nam się, wiecie, go pokonać i jeszcze nas uleczy, nie? No ale niestety tak łatwo nie ma. Ale teraz mamy 10 na unik, to git. To akurat jeszcze może nam troszeczkę pomóc uratować to przejście, tu zaryzykujemy, niech będzie. I tak, i w zasadzie mówię, no te runy to jest podstawa, jeszcze wam może coś takiego... O, tu leczenie, dobra, coś się zaczyna dziać fajnego. Jeszcze wam może się do tych dwóch run na ucieczkę skombić coś takiego, że na przykład przy powodzeniu ucieczki macie zwiększoną szansę na klucz chyba o 40% czy coś takiego, czy generalnie macie 40%, bo przecież bazowo nie ma żadnej szansy na klucz, jeżeli chodzi o ucieczkę, to chyba macie po prostu generalnie 40% na to i to też fajnie działa. Tak więc no te runki naprawdę można fajnie kombić, ale jeżeli chodzi o moją taką tier listę, no to zdecydowanie tu w sumie mogę zmienić wygląd, jak i tak rozmontuję, no to zdecydowanie tutaj szansa na ucieczkę 40%, potem 20%, a te runy biorę zawsze, nieważne co mam. O, i teraz mamy, a nie, to są klucze, ale tu mamy, że wzrasta o 20%, no to bierzemy. Jeżeli chodzi o takie poboczne runy, no to na pewno jak się skombi to, że potwory zadają mniej obrażeń, jak znajdziemy tam 40%, to też jest spoko, bo te potwory naprawdę mało biją. No i co jeszcze mogę ciekawego polecić od siebie? Jeszcze była taka jedna, taki jeden klejnot, szczerze mówiąc, ale w tym momencie, szansa na odblokowane drzwi też jest bardzo fajną runą, dlatego że no tych drzwi odblokowanych naprawdę sporo się pojawia i powiem wam szczerze, że to też jest przyjemne do grania, nie? Że nieraz naprawdę te odblokowane drzwi uratują wam tyłek. Jeżeli chodzi o te drzwi, które narzucają na was klątwy, jeżeli gracie ten loch, oglądacie, to pewnie wiecie, że coś takiego jest, to generalnie polecam w nie wchodzić, jeżeli mamy na przykład, tutaj znak zapytania z łapką, a tutaj mamy drzwi, byłyby te drzwi, które narzucają klątwy, te przeklęte tak zwane, to polecam mimo wszystko wejść, dlatego że nieraz dostaniemy taką klątwę, która i tak nam nic nie zmieni, a dzięki temu unikniemy obrażeń na przykład właśnie od tej pułapki, więc to jak najbardziej polecam. Dobra, w miarę tu mi się udaje tak szczerze uciekać. Zobaczcie, jak dobrze idzie, tylko że mało mam kluczy bardzo, no i to jest problematyczne. Zaraz będzie klucznik, no ale i tak się wywaliłem, to w sumie trudno, to tu możemy wejść, możemy jeszcze jednego kluczyka sobie zdobyć, kurde, jeszcze ten debuff. No ale trudno. Gdzie jest ten klucznik? Już jest 68 pokój, 69, o, dopiero na 70, wow, ej, to tak późno jeszcze nie miałem. Na mięśniaczka niestety nie mam jak kupić, bo on jest droższy, ale ja bym tutaj chciał sobie poszukać dokładnie tych kluczyków. No i teraz możemy tutaj się troszkę podleczyć, zaraz nam ta klątwa przestanie działać. No i tyle, tak to wyglądało właśnie moje przejście na raz. I chyba już tym odcinkiem zakończę, wydaje mi się, content, jeżeli chodzi o legendarny loch, no bo jednak mimo wszystko już pewnie wam się to nudzi. Trochę tych odcinków powstało, więc o, zobacz. Zobaczcie, mamy to combo, troszeczkę za późno, no już niestety kilka razy się musieliśmy odrodzić, gdzieś tu są statystyki, są, 4 razy już się odrodziliśmy, czyli 150 grzybów w sumie wydaliśmy, ej, to nie jest takie złe, z tym, że mi się chyba wczoraj skończyłem to robić, nie, wczoraj nie robiłem, to już może nawet przedwczoraj, nie pamiętam, w każdym razie, jak widzicie, próby na obecne podejście 4,
Więc generalnie nie tak źle. No i teraz mając właśnie te dwie runy, czyli 20% i 40%, mamy szansę na, mamy generalnie permanentną ucieczkę, czyli po prostu już tutaj jak uciekamy, to nas te potworki nie drasną. Także tyle, nie? Fajnie, że się udało. Trochę za późno, szkoda, że z pierwszego nam to nie poleciało, no ale trudno. Kluczyków na klucznika niestety nie mamy, ale liczę, że tutaj już do końca uda nam się to wszystko zrobić, no bo po prostu będziemy wybierać pokoje z bossami i uciekać. Tak to będzie działało. Tak jak mówię, no już sporo dostaliście odcinków z tego legendarnego lochu, już myślę, że powoli wam się nudzi. Starałem się wycisnąć mniej więcej co jakby mogłem. Były te pierwsze wrażenia, oj tu akurat słabo, ale tu mamy leczenie, dobra, super. Były te pierwsze wrażenia tam bodajże w sobotę, w niedzielę był ten taki tryhardowy odcinek, nazwijmy to, co tam widz podsunął, w sensie podsunął pomysł. Napisał, że nie umiem przechodzić, ale ja sobie wymyśliłem, żeby mu pokazać, że umiem. Później chyba było, że zebraliśmy te legendarne wszystkie itemki, to było w poniedziałek, to też kto nie oglądał, polecam sobie zajrzeć, bo faktycznie na zabójcy już wszystko dostaliśmy. No i dzisiaj jest to, gdzie właśnie fajnie, że udało mi się coś takiego zrobić. Oczywiście szkoda, że to nie na odcinku, bo jednak taki feeling z odcinka byłby lepszy, no ale jednak mimo wszystko całe szczęście, że są te statystyki, bo... Zaraz by ktoś pisał, że tu ich akurat nie ma, tu akurat muszę poczekać na koniec. O, już w ogóle mamy setkę, no i dobra, liczmy, że to będą rękawice, proszę, bo już mi się nie chce tego lochu naprawdę robić. Już tyle razy go zrobiłem tutaj, na tym zabójcy, no i czapka. No niestety, było blisko, ale się nie udało, mówiąc szczerze. Mamy tutaj dla Magusia, o, ale w sumie niezła ta czapka, zobaczmy jak z runami, no runy musimy zamienić niestety, więc sobie zrobimy cyk, odzyskamy sobie klejnocik, tak, bo już rzucałem dzisiaj do kibla. No i dobra, i w sumie nie tak źle. Szczerze, ile nam to zajęło? 4 podejścia. No to powiem wam, że tak jak mówię, 150 grzybów, nie ma tragedii. No to co, 11 minut odcinka, to w sumie jeszcze możemy na szybko raz przejść, bo czemu by nie. Kurde, no chciałbym już te rękawiczki. Brakuje mi ciągle broni na zabójcy i rękawiczek na właśnie magu. No i powiem wam, że o ile broń na zabójcy będzie problematyczna, bo już jedną dostaliśmy, tak tutaj rękawiczek jeszcze żadnych z tego legendarnego lochu nie dostałem. No i wiem, że mam na ucieczkę, ale wolę sobie klucze nafarmić, to myślę, że wiecie, żeby nie było pytań. Więc no, jeżeli chodzi o tamtą broń, to nie wiem jak to wyjdzie, no ale jeżeli chodzi o rękawice tutaj, no to naprawdę 25 próba, dobrze by było już te rękawiczki dostać. Ale jedna ciekawostka, widziałem na tawernie, że chyba nawet administrator tawerny, o ile się nie mylę, bo tak też kątem oka zerkałem, bo ostatnio mówię, nie miałem czasu, 2 dni, zrobił 40 razy ten loch i jeszcze nie dostał broni, ani jednej. Tak więc może też tak być, może też tak się zdarzyć, że na przykład po 40 próbach nadal nie będziemy mieli tych rękawiczek. Wszystko się może zdarzyć tak naprawdę. No i co? Tak to właśnie wygląda. Ktoś mi w ogóle ostatnio pisał, że dobrze, że loch jest źle, żeby loch był rzadziej w roku, bo jakby gracze free to play będą mieli jeszcze mniejszą szansę na zdobycie itemków legendarnych i będą, w sensie, że będą po prostu mieli mniejszą szansę na legendarne klejnoty przez to. No i w teorii niby tak, ale z drugiej strony z każdym legendarnym lochem dochodzą jakieś nowe itemy, więc no to i tak jakby sami wiecie jak to wygląda, tu już chyba zginę, nie? Spróbuję uciec, dobra, udało się, no ale na bosie zginę, to w sumie wszystko jedno, już 2 razy. Więc no tak czy siak chyba na jedno wychodzi, tak mi się przynajmniej wydaje. Tu w ogóle maksymalna runa. Aha, ja dostałem broń, no właśnie, kurde, zobaczcie, nie zerknąłem, w ogóle zapomniałem o tym, a ja dostałem broń 60%, czyli już mam tutaj, już mam na Kunegundzie 60% i jeszcze tutaj sobie na Magusia wrzucę jak najbardziej, zamienię runy i tutaj mamy, nie, to nie jest ta, która to jest, Ta, dobra, okej, czyli nam jeszcze brakuje tylko dla Barbara 60 i będziemy mieli już komplet, jeżeli chodzi o runy i tutaj u nas i u naszych pachołków, czyli już z tym będziemy mieli wreszcie totalny spokój. Fajnie, bo akurat zobaczcie, nie sprawdziłem w ogóle jaką ta broń miała runę, a tutaj zapomniałem, że mi jeszcze właśnie 2 brakuje. Dobra, co my tu mamy? 40% szansy na zdobycie klucza po udanej ucieczce, no to w sumie możemy to wziąć, to nie jest takie złe. Wiem, że tam były obrażenia, ale tak jak mówię, ja fanem tych obrażeń nie jestem, chociaż jak ktoś jeszcze lubi walczyć, w sensie no, jak ktoś woli inną jakąś taktykę niż ucieczki, to faktycznie te obrażenia są fajne, tak jak mówię, zwłaszcza jak się skombi 40%, zresztą widzieliście na tym odcinku pierwszym, który, no nie można się nim za bardzo pochwalić, tu jakby nie oszukujmy się.
ale mimo wszystko sami musicie przyznać, że tam jak mieliśmy te 40% na ucieczkę, to faktycznie te potworki, w sensie te 40% mniejszych obrażeń, to faktycznie te potworki nam biły naprawdę malutko, więc no to jest spoko, nie? Dobra, tu może trochę powalczymy, bo to uciekanie tak średnio nam wychodzi. Boże, bez tych run to jest tragedia. Zobaczcie, no my każde, praktycznie każde dostajemy obrażenia, no nie? Dobra, przydałoby się 6 kciuków w górę, tak szczerze, żeby tutaj się troszkę odrodzić chociaż. Mamy 3, mamy mięśniaczki, dobra, jest 6 kciuków. Odrodzić, bardziej uleczyć. Zmęczony dzisiaj jestem, powiem wam, że wstałem przed 5, także dzisiaj, tak jak mówię, ten odcineczek taki na szybko, żeby trochę wam złożyć życzenia, trochę wam opowiedzieć, co tu się ciekawego dzieje, bo 2 dni nie było odcinka. No i tyle, nie wiem, czy jutro będzie odcinek, być może, zobaczymy, jeszcze nie mam pewności, tak szczerze, czy coś sobie nagramy, czy też nie. To jeszcze wszystko wyjdzie w praniu, no ale przez święta raczej nie planuję nic nagrywać, potem może w poniedziałek coś wrzucę, jeszcze zobaczymy, po prostu śledźcie, dostaniecie powiadomienie, to dostaniecie, nie to nie, no ale tak jak mówię, aktywność przez ten, no już ostatni w zasadzie tydzień tego roku może być troszeczkę mniejsza, ale na Discordzie jestem cały czas, więc na Discorda zapraszam, bo tam generalnie non stop, o fajna runka, zobaczcie, troszkę za późno, powinna to być szczerze mówiąc inna kolejność, powinno nam polecieć tak szczerze. No najlepiej tak jak wcześniej, tak jak w tamtym podejściu, 40% pierwsza, 22, no i na koniec może być to właśnie ta pierwsza runa Wisior Klucznika i wtedy by było jak najbardziej git. Ale dobra, teraz już powinno nam się bardziej opłacać to uciekanie, no chociaż na razie nie wygląda, ale powinno się bardziej, kurde, no i tak nam ciągle biją. Zobaczcie, my mamy niby teraz 85%, a i tak nas zleją jak nie wiem, no ale trudno, dobra. Próbujemy tutaj dalej coś działać. Tu możemy sobie użyć kluczyka. No, mamy debuffa niefajnego. Za ile jest klucznik? No, jeszcze troszkę, niestety. Tutaj cyk, czy ja już wszystko rozmontowałem? Tak, w ogóle jest za 15 druga. A ja jeszcze muszę tutaj zrobić awkę na wszystkich kontach, żeby. Oj Boże, zapomniałem. Muszę zrobić awkę na wszystkich kontach, żeby sobie tutaj, no wiadomo, ustawić wartę. Bo od jutra jest weekend golda. W ogóle, właśnie, są już wszystkie eventy, jakie będą przez święta. Od piątku do niedzieli, o ile się nie mylę, będzie promocja na grzybki, tam zwiększona szansa na grzyby z misji, będą epiki z misji, więc to też jest git, epicki zakupowy zapał, no to po prostu epicki event, będzie weekend expa, będzie weekend golda, będzie kocioł w kuźni, to jest kowal po prostu, no i sterylne sedesy, czyli tutaj właśnie więcej many za spłukanie epika, więc to też taka szybka informacja, Boże, ale tragedia. No dobra, no zawalczę, chociaż Jezu, jak oni bardzo biją. Kurczę, no dajcie tego klucznika. Teraz te... No, no właśnie. Tragiczne to podejście. Ile już razy? 6. 6 razy 5, 30. 300 grzybów już zmarnowaliśmy. Teraz chyba już 350, nie? O ile się nie mylę. O, teraz leczenie. To dzięki za takie leczenie. No ale chociaż buffa dostaliśmy. No i dobra, lecimy dalej. Więc tak jak mówię, no eventiki też takowe będą, dlatego też bardzo dobrze dzisiaj o 14 sobie zrobić, muszę spingać was na Discordzie, to też zaraz zrobię. No wszystko za późno ten odcinek, za późno wszystko, no ale trudno. Dobra, bierzemy chyba, bierzemy łapkę w górę leczącą, tak mi się przynajmniej wydaje, tylko żeby ona się tu w miarę szybko nam pojawiła. Tu mamy 4, tu mamy 3, 4, 4. No dawaj, 8 mięśniaczków, no ale nie, ja się chcę podleczyć tutaj troszkę, mimo wszystko, znowu 8 mięśniaczków, no nie wytrzymię. Czy ja, a nie, jest, dobra, mam nadzieję, że żadnej nie pominąłem, bo jestem taki, mówię, że ledwo, no to w sumie możemy zawalczyć zaraz, żeby jeszcze z jeden kluczyk nam wpadł, tu możemy uciec, no i tu, o, plecak jest pełen, czekajcie, jakieś dusze dostaliśmy, zapomniałem, no i okej, okay, lecimy teraz do bosika, po bosiku nas jeszcze uleczy delikatnie, no i potem, o, szansa na odblokowanie drzwi, to jest właśnie ta runa, o której też mówiłem, że jest dosyć fajna, tu już nie mamy nic do rozmontowania, cyk, cyk, lecimy dalej. No i okej. No i ostatnia prosta, wydaje mi się. Teraz już możemy zacząć te klucze zużywać. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. 76. Jeszcze będziemy mieli jednego klucznika. Mamy mięśniaczka, zobaczcie, co prawda tylko na 4 pokoje, no ale zawsze coś. HP mamy prawie full, więc raczej jak się tutaj nic nie wydarzy takiego bardzo złego, to powinniśmy bez większych problemów to przejść. Dobra, tu już uciekamy w takim razie. Udało się, no i mamy kolejnego tego. Tu możemy wziąć mięśniaczka, bo i tak mamy dużo HP, mamy też w ogóle to, rozbraja pułapki, to też jest fajne, bo w zasadzie w tym momencie nie możemy od niczego tak naprawdę dostać obrażeń. No i okej, lecimy dalej, tutaj mamy pyk.
Tutaj cyk, jeszcze dwa mięśniaczki nam zostały, tu jak najbardziej możemy. No i dobra, kluczy mamy aż za dużo, no ale teraz możemy już ich używać. No i raczej to wszystko pójdzie z górki. Kurczę, ale bym chciał, żeby tu już były rękawice, no naprawdę. Okej, okay, tutaj mamy znowu to. No w sumie nie wiadomo, co z tych beczek wypadnie, nie? Zawsze może jakiś debuff, który nam może zepsuć rana i jeszcze się będziemy musieli raz odrodzić, no ale póki co wszystko wskazuje na to, że będzie git. Tu jeszcze odblokowane drzwi. No i dobra, mamy bossa. Daj te rękawice, proszę, no na święta, taki prezent mi zrób. Proszę, proszę. Kurwa. Znaczy kurczę, zapomniałem, że to odcinek. Dobra, może YouTube nie wyhaczy i mi nie zabierze nagrywania, w sensie zarabiania. Dobra, no co, czwarta broń, trzecia na tym magu. Trzecia broń, rozrzut piękny. Jak najbardziej. No ale mimo to, że słaby rozrzut, to może komuś się przyda. Możemy tutaj zerknąć do toalety. No dla zwiadowcy to my już mamy. No i tu też nie jest za dobry rozrzut, no ale na pewno lepszy niż ten. Dobra, no to trudno. Tu mam itemki podychu, więc ich niestety nie sprzedam. Tu mam bronię do kibla, więc w sumie no to będę musiał sprzedać, bo już dzisiaj nie mam miejsca. Okej, okay, trudno. No jeszcze tu trochę popróbuję, no ale powoli, szczerze mówiąc, już tracę nadzieję. To by było na tyle. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Życzonka były przez to, że jakbyśmy się jutro nie widzieli jednak, to myślę, że będą spoko dla was, więc wszystkiego dobrego raz jeszcze. Jeszcze spędźcie sobie ten okres świąteczno-noworoczny z bliskimi. Tego wam życzę i to polecam oczywiście. No i widzimy się niebawem pewnie w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, subika z dzwoneczkiem. No i myślę, że tyle. A może jeszcze jutro się będziemy widzieć, może jeszcze jutro o 16 coś wleci i zobaczymy. To tak na wszelki wypadek, tak jak mówię. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!